Cześć, tu Gruba Ryba Lublin. Wszyscy pytacie mnie, kiedy widelce. Widelce już. Świeży wypiek, 70 sztuk. Tak to wygląda mniej więcej po wyjęciu z piecza. Dowiezione do sklepu. Są i białe, są pomarańczowe, lekko zielonkawe, brązowe. Każdy znajdzie coś dla siebie do wyboru, do koloru, chociaż one mają jedną funkcję. Mają obciążyć nam ogórka, cukinię, chociaż przy cukinii to trzeba zastosować Z2, ponieważ cukinia ma więcej tlenu w sobie i większą wyporność. Każdy z nich ma tą dziureczkę na żyłkę, by nie płać za bardzo łap do akwarium, by nie przenosić zbędnie bakterii z jednego akwarium do drugiego i żeby nasi podopieczni byli zdrowi. Pięknie. Świeżutkie, jeszcze ciepłe widelczyki. Zaraz wszystkim będę pakował, którzy tam zamówili zamówienia. Właśnie składam. I teraz oczywiście już dawno pokazywałem, ale pytaliście się, kiedy pokażą się groty brązowe. Już się pokazały. Grota brązowa otwierana. Ciach. Grota otwierana, brązowa dla zbrojników, żeby sobie móc śmiało wyjmować młode. Grotki otwierane, bardzo fajny patent. Uważam, że to najlepsza rzecz przy hodowli zbrojników. Mają świetnie zaokrąglone tutaj wnętrza z lekkim takim spadem. Ta ikra nie ulega ani spłaszczeniu, więc nie ma odkształceń, ani nic się nie dzieje. Oczywiście groty te są w dwóch wielkościach. Jest SK, którą Wam właśnie pokazuję, i jest wersja MK. Zobaczcie różnicę wielkości, żebym tutaj nic nie połamał. Ciach. Zobaczcie. Jedna trumienka, druga trumienka. Ciach. Dwie bardzo fajne groty, które na pewno wszystkim się przydadzą, jeżeli ktoś ma problemy z odbieraniem ikr. No cóż, ze względu na to, że ostatnimi czasy nie mam za bardzo czasu, bo bardzo dużo rzeczy się dzieje, mówię, u mnie tutaj na sklepie, a bardzo mało rzeczy na hodowli i nie lubię takich filmów kręcić tak zwane z ucha, delikatnie powiedziane, ale pokażę Wam coś śmiesznego, co się tutaj dzieje w akwariach. Znaczy śmiesznego. Dzieje się to co zwykle. No, ryby robią swoje, ja tylko karmię, sprzątam i tyle w temacie. Przejdę najpierw na zaplecze, do małych 330 trójek. No. Zapalę tutaj światło, żeby było może fajniej widać. O. To są moje stare otwierane groty w akwarium i zapalę sobie światło. Zobaczcie sobie tam w środeczku. Zbliżenie zrobimy. O, mali gówniarze siedzą sobie w grotkach, tu w jednej, tu w drugiej. Nie wiem, ile ich tam jest, może około 30, może 40. Nie było dużego miotu akurat teraz, ale siedzą już sobie powoli, jedzą, więc jest dobrze. A teraz przechodzę na górę, do trójek. Tylko wezmę sobie drabinkę. Niestety one są wysoko, ale to dobrze, bo im nikt tam nie przeszkadza. A dzisiaj muszę się wziąć za sprzątanie, jak to zawsze.
Zobaczcie, maluchy pi razy drzwi oknem wyłaś. Tyle zostało z ogóra. Co widzicie, tam lekka taka skóreczka się poniewiera. I maluchy latają po całym akwarium, żerując po ściankach czy po filtrze. Zobaczcie, o, ciach. Ale dorosłe ryby już się szykują powoli do tarła. Dzisiaj muszę też się wziąć za rybską, bo słuchajcie, tutaj już jedna samica siedzi i widać już po brzuchu, że już jest pełna. Druga samica, o proszę bardzo, beka taka, że się w głowie nie mieści. No i oczywiście został tylko widelczyk po pokarmie. Biorę Vitalisa, którego wam ukazywałem, drobnego. Trzeba go szczelnie trzymać, żeby się wam nie rozsechł, jak macie. Biorę i coś wam pokażę. Rzucam taką dobrą garsteczkę na dno i zobaczcie, co tutaj się zaraz będzie działo. Przy okazji rzucę trochę do drugiego akwarium. I zobaczcie, jak maluchy już schodzą z filtra. Już zaczynają żerować na Vitalisie. Zobaczcie. To jest właśnie fenomen tej karmy. Nie brudzi wody. Bardzo chętnie ryby go pobierają. I dosłownie zobaczcie, w jakiej ilości. To jest dosłownie rzucony świeżo pokarm i on już robi robotę. Tu obok, słuchajcie, gubiki Japan Blue pływają razem z ze 183 i też uzupełniają swoją dietę tym pokarmem. Tak więc nie tylko to zjedzą zbrojniki, ale zjedzą też i ryby towarzyszące. Natomiast no mówię, słuchajcie, jutro one kończą 6 tygodni. Największe mają na pewno już 3-3,5 cm, to tak lekko. Jest ich niewiele, takich większych osobników, ale widać już różnicę wzrostu. O, tutaj mam takiego byczka, który właśnie wychodzi zza filtra. Zobaczcie. To jest taka trójeczka. A z drugiej strony, zobaczcie, mniej więcej na środku ten jeden i drugi osobny. One mają po 3,5 cm, to tak śmiało. Tak więc ryby sobie rosną na tym, dostaną po południu ogóra i tutaj się kończy moja rola. Ja dzisiaj mam tylko posprzątać, pozmywać filtry. Dzieci nakarmione, więc wszystko dobrze. Pozdrawiam. Gruba Ryba Lublin.